Cześć, witam was bardzo serdecznie w nowym Let's Playu na moim kanale. Tym razem z gry Mroczne Legendy 2 Czarny Łabędź. Jest to ponownie gra z polskiego studia Artifex Mundi. Należy oczywiście do gatunku przygodówek. Przygodówek typu Hopa, Hidden Object Puzzle Adventure. W opisie tego filmu macie link do strony Artifex Mundi, gdzie możecie tę grę zakupić oraz zapoznać się z jej szczegółowym opisem. Tak, Mroczne Legendy 2 to gra oparta na baśni braci Grimm o sześciu łabędziach oraz baśni Andersena Dzikie Łabędzie. Jakiś czas temu grałem w demo tej gry i powiem szczerze, że gra o wiele bardziej przypadła mi do gustu, o wiele bardziej mi się spodobała niż poprzednia część Mrocznych Legend. Także co? Myślę, że zaczniemy sobie nową grę, nową przygodę i zobaczymy, jakie tym razem zagadki czekają na nas do rozwiązania. Tak, oczywiście jest również tutaj przygoda dodatkowa, Księżniczka i Smok, która odblokuje się po ukończeniu głównej gry. No więc zaczniemy sobie nową grę i zagramy sobie oczywiście na poziomie łatwym. No więc rozpoczynajmy przygodę. I received a letter from the king of a distant kingdom. Greetings, healer. Your skills are praised far and wide. I need your help. I have consulted every doctor I know, yet none has found the cure I need. My queen has never spoken a word. I love her more than life itself, and I long to hear her voice. Hello, my dear. You're that healer, aren't you? My son. The king awaits you inside. And just so you know, his queen means the world to him. You've arrived. My wife must put our son to bed. I'd like you to take a look at her as soon as you're settled in. I trust you'll find these lodgings acceptable. Jesteśmy więc uzdrowicielką, znachorką. Wezwani jesteśmy przez króla do jego małżonki, która nigdy nie powiedziała ani jednego słowa. I mamy się tutaj rozgościć. Samouczek sobie pominiemy. Tak, znamy tutaj, jak ta gra wygląda, więc samouczek nie jest nam potrzebny. Tak, mamy tutaj matkę króla. Zobaczmy, co ma nam do powiedzenia. Once you're settled, I'll take you to have a look at the queen. Okej, a więc mamy tutaj rozłożyć swoją torbę. Tak, w tej grze mamy do zbierania takie symbole, pieczęcie. Mamy ich do zebrania 31. I tutaj po zebraniu kolejnych pieczęci odsłania się nam całość obrazka. Więc będę starać się oczywiście wszystko zbierać w miarę możliwości. Dobrze, tu mamy nasz kufer, torba podróżna i zaraz się tutaj rozgościmy. Tak, tu mamy na ścianie coś. Zakaz używania czarnej magii. Magia to nie żart, dobrze, że jestem zielarką, a nie wiedźmą. Tak, czarna magia jest zakazana. Czysta woda zdrowia doda. Tak, tu mamy jakiś kufer, co w kufrze? Jakieś przedmioty tutaj możemy poprzesuwać. I co mamy? Jakiś kieliszek. Mamy kielich. Co jeszcze? Skrzynia musi mieć drugie dno. Słychać głuchy odgłos, gdy stukam. Ale nie mamy żadnego przedmiotu, żeby to otworzyć. Tak, co jeszcze? Jakąś rzeźbę. Gdzież twoja tarcza rodowa, mości rycerzu? Okej, okay. Co mamy dalej? Tutaj coś jest. Ten glejt żelazny daje posiadaczowi prawo do swobodnego przemieszczania się po królestwie. Król orzeł. To nieco upraszcza sprawy. Tak, otrzymaliśmy możliwość poruszania się swobodnego po królestwie od króla. Mogłabym rozłożyć swoje rzeczy na tym stole. Dobrze, a więc rozłóżmy się. Torba podróżna ląduje na stole. Okej, okay, i spójrzmy, co mamy w tej torbie podróżnej. Tak,
mamy tutaj znaleźć pewne przedmioty. A więc zabieramy się za szukanie. Tak, co jeszcze tutaj się kryje? Nie chciałem z tego wracać. Tak, tutaj coś jeszcze jest poukrywane. O, świetnie, tutaj. Czego nam jeszcze brakuje? Jakichś trzech elementów. Jeszcze jedno kółeczko. Gdzież ono może być ukryte? Tu jeszcze jedno szkiełko jest. Jeszcze niebieskiego kryształu nie mamy. O, on jest... Jakże to roztopić? No to weźmy zapałkę. I zapalmy świeczkę. Okej, to mamy roztopione. I czegoś nam jeszcze wciąż brakuje. To był jeden obiekt. I jeszcze czegoś nie mamy wciąż. Gdzie to może być poukrywane? O, za tym talerzem. No właśnie. I cóż mamy? Mamy lupę lekarską. Okej. Tu są nasze zadania, tak? Tu są nasze zadania. Przygotuj się do oględzin. To już mamy gotowe. Zdiagnozuj dolegliwości królowej. Okej. Tu mamy mapę. Pokój gościnny. Na razie tylko tę lokację. Dobrze. To rozmawiamy tutaj z matką króla. Dobrze, to idziemy dalej do sali kominkowej. Okej. Please examine the queen. She seems quite unwell. Dobrze, no to czas się za to zabrać. Spójrzmy. Potrzebuję swojej lupy lekarskiej, żeby przyjrzeć się porządnie. Okej, to zaraz zrobimy. Tak, śpi jak dziecko. Mały synek królowej. Reakcja alergiczna albo oparzenie. Jakieś bąble ma na dłoniach. Okej. To zatem użyjmy naszej lupy lekarskiej i zobaczmy. Królowa wydaje się niedospana i spięta. The queen has an odd rash on her hands. Her eyes are chronically bloodshot and with dark circles under them. What do you advise? The queen should get some rest before further examination. I'll prepare relaxing brew for her. Take your time. The queen will await you in her chambers. Okej. Mamy jakiś nowy cel. Przygotuj uspokajający napój dla królowej. Dobrze, ale my się najpierw jeszcze rozejrzymy po tej sali kominkowej. The queen will await you in her chambers. Dobrze, królowa poczeka. Tu mamy komnaty królowej. Dobrze. Kominek ociepla nieco surowy zamkowy klimat. Tu możemy się czemuś przyjrzeć bliżej. Tymże toporkiem nasz król orzeł wyzwolił z płonącej chaty swoją przyszłą królową. To spotkanie musiało być im pisane przez los, gdyż przeleciało wtedy nad nimi 7 łabędzi. Omen szczęścia i pomyślności. Ta część o łabędziach brzmi jak literacka przesada. Okej, tu zbieramy jakiś szklany dzbanek, pusty dzban i zamknięte. Tu jest właśnie ten topór króla. Dobrze, coś jeszcze? Czy możemy zajrzeć do komnaty królowej? Możemy. Królowa czeka na napój, nie powinnam trwonić jej czasu. Maleństwo śpi słodko w ramionach matki. Okej, dobrze, to udajemy się do naszego pokoju gościnnego. I musimy przygotować dla niej napój. Na tym stole, zapewne. Świetnie. I mamy tutaj przepis. Mój autorski przepis na miksturę uspokajającą. Tak, potrzebujemy dzbanka pełnego wody. Musimy rozpalić ogień. I potem zająć się resztą składników. Dobrze, woda była tutaj. No to jej nabierzmy. Mamy dzban wody. Dobrze, mamy dzban wody, no to możemy go umieścić tutaj na miejscu, na stole.
I tą część mamy już odhaczoną. Nie zagotuję wody siłą woli, potrzebuję rozpalić ogień, a więc to zróbmy. Okej. Okay. Mamy rozpalony ogień. Najpierw dwie miarki wywaru, potem woda. Dobrze, zobaczmy. Tej zielonej substancji musimy nalać w ilości dwóch do tej dużej miarki i przelać do garnka. Dobrze. Zatem wlejmy. Tak, tylko że napełniamy cały dzbanek. On ma pojemność 5, ten mniejszy ma pojemność 3. No więc przelejmy z tego tutaj. I już mamy ilość tej substancji, tą substancję w ilości 2. Możemy ją przelać do garnka. Co dalej? Wody potrzebujemy w ilości 4. I potem dorzucić tego ziela. No okej. Okay. Tylko, że tutaj mamy pojemność 5, tu pojemność 3. Jakoś musimy sobie z tym poradzić. Przelejmy to tutaj. Jakby to zrobić? Wydaje mi się, że pamiętam, jak to było w demie tej gry. Tą wodę tutaj wylewamy. To przelejemy tutaj. I wodę wlewamy teraz do tego dużego. No właśnie. Tutaj maksymalna pojemność to 3, my mamy 2, więc jak dolejemy do tego do pełnego, no to zostaje nam tej wody w ilości 4. Tyle, ile potrzeba. I musimy dorzucić jeszcze tego zioła tutaj. Okej, okay, i teraz możemy to wszystko przelać do garnka. Dobrze, to mamy zaliczone. I co nam jeszcze pozostało? Zamieszać. No to chochlą zamieszajmy. Świetnie. Mamy przygotowany uspokajający wywar. Eliksir gotowy, potrzebują tylko szklanicy. Mamy kieliszek. Naczerpnijmy. I mamy uspokajający napój. Dobrze. To chyba wszystko. To pójdźmy do królowej. W takim razie. Tutaj żadnych pieczęci nie widzę. Jak na razie. Dobrze, to chodźmy do komnaty królowej. Coś złego tutaj się dzieje. Coś bardzo niedobrego. Zobaczmy. Zamknięte od środka, będę musiała się włamać. Jakaś zielona poświata. Aż się wydobywa spod tych drzwi ten zielony dym. Ciekawe, co to jest. Zobaczmy, co królowa ma nam do powiedzenia. Jest w szoku, może mikstura jej pomoże. To było przygotowane dla młodej królowej. No ale dajmy też matce króla. Please go into the queen's chamber and tell me my grandchild is all right. I'll call the guards. Okej, okay, czyli musimy sami zobaczyć, co nam się dzieje. Królowa coś nam daje. Jakiś medalion. Medalion z toporem. I on będzie pasował tutaj. To umieśćmy go na miejscu. Weźmy topór. Okej. Okay. Dobrze, to zobaczmy. Użyjmy tutaj toporka na drzwiach. Jeszcze raz uderzmy. Okej, okay, przejdźmy do komnaty królowej w takim razie. Someone was just in here. Are my eyes playing tricks on me? No, no, I know what I saw. Was it magic? Tak, ktoś porwał tutaj syna od królowej. To zobaczmy na królową. Thank goodness, she's just unconscious. Królowa omdlała, ale coś trzyma w dłoni. Jakiś medalion. Czarnoksięski amulet. Nie wygląda dobrze. Królowa straciła przytomność. Wolałabym nie parać się czarną magią. Tak, jakieś znaki tutaj na podłodze, świece zapalone. Wygląda dosyć ciekawie. Zobaczmy tutaj w okolice okna. Co my tu mamy?
Nikt nie przeżyłby skoku z takiej wysokości. To jakieś piórko, czarne pióro, spada w dół. Z krawych kocyka z kołyski małego księcia. I cóż my tu mamy? Królowa lubi tkactwo, tylko po co jej te wszystkie zioła? Tak, widzimy tutaj jakąś postać, która zajmuje się zielarstwem. Okej. Okay. To tyle. Tutaj coś możemy zabrać. Pręt z hakiem. Dobrze, spójrzmy na łóżko w takim razie. Brakuje kawałka ramy. Pewnie jakaś skrytka. Tutaj jest jakaś poduszka. Dziewczynka i 7 łabędzi, albatrosów. Okej, okay, co mamy dalej? Jednego jestem pewna, nie są jadalne. Tak, wyrzucają tutaj jakieś opary. Okej, okay. A co mamy dalej? Jakaś książka. Czy królowa nie dogaduje się z teściową? Jakaś historia obrazkowa. Coś tutaj zebraliśmy. Wygaszona pochodnia. Na szafkę z książkami możemy spojrzeć. Żłobienie wydaje się niepełne. Tak, czegoś nam tutaj brakuje. Czy to jest już wszystko? Wydaje mi się, że tak. Ta firanka się tutaj rusza. O właśnie, tu coś było. Był kolejny herb. One są tutaj. Tak, to był drugi herb. I co mamy w zadaniach? Dostań się do komnaty królowej i dowiedz, co się stało. Pokaż medalion królowi. Mamy ten medalion, zatem chodźmy tu. Co odkryłaś? No to pokażmy ten czarnoksięski amulet. So, what happened? The queen was holding this in her hand. Let me see it, dear. Dark magic? My goodness. Son, you know the law. Arrest the queen. My queen is innocent, but even she is not above the law. Please, help her. Tell her I love her. Here, take this flower. It's her favorite. She will know she can trust you. Okej, czyli czarna magia jest zakazana, a królowa miała przy sobie czarnoksięski amulet. Niestety została aresztowana. Od króla dostajemy ulubione kwiaty królowej. Okej. Find the old passage to the tower and see my wife. We'll meet afterwards in the garden. I'm confused. The king doesn't believe she's guilty, but the evidence of magic use is hard to ignore. Tak, czyli musimy znaleźć stary tunel do miejsca, gdzie uwięziona jest królowa, a potem spotkać się z królem w ogrodach. Dobrze. To jeszcze zobaczmy, co tutaj możemy znaleźć. Tu jakaś poduszka. Na kanapie. Pod poduszką co? Książka z ukrytym fragmentem trójkątnego puzzla. Jednym z 5. Tu mamy ten kominek, a my mamy wygaszoną pochodnię. To rozpalmy ogień. Znaczy podpalmy pochodnię. Jest płonąca pochodnia. Czy tutaj coś jeszcze? Raczej nie. Dobrze. Tu mamy jakieś drzwi. Ktoś usunął kawałek teatrzyku. My nic takiego nie mamy. Póki co. Tu jeszcze jest stolik z jakimiś przedmiotami. Ktoś porwał jej wstążkę. Tak, pozytywka jest dzięki przez to niezdatna do użytku. To pewnie ulubiona zabawka księcia. Tak, małego księcia. Coś tu jest ukryte pod tapetą. Zapiszę to na wszelki wypadek. Kto schował te wskazówki pod tapetą? Królowa.
Tak, coś o jakichś ptakach, o łabędziach. Okej. Okay. Czy tutaj jakieś fragmenty jeszcze się świecą? Coś z pieczęci? Wydaje mi się, że nie. Chociaż mogę coś przeoczyć. Co my możemy zrobić? Spójrzmy na mapę. Tak, mamy jakąś akcję w komnacie królowej. Dobrze. Mamy symbol słońca. Gdzieżby on pasował? Tutaj. Coś się otwiera. I tak, i mamy pierwszą łamigłówkę. Połącz podobne symbole za pomocą lin. Dobrze. Tą zagadkę już znamy. Okej. Okay. Jest następna część. To włączymy. I trzecia część. Powinna pasować. To zrobimy tak. I ostatni element nam pozostał. Łamigłówka gotowa. I otwiera się sekretne przejście. Zobaczmy. Przejście pełne jest pajęczyn, więc pewnie i pająków. Użyjmy tutaj płonącej pochodni w takim razie. Okej, okay, i mamy schody przy wieży. Udajemy się tam w takim razie. Okej, okay, tu jest kolejny fragment herbu. Okej. Okay. Może dałabym radę naprawić to gniazdo? Jej dziecko wypadło z gniazda, biedaczysko. I tu jest ten maluch. Musimy naprawić gniazdo. To je naprawmy. Okej, okay, gniazdo gotowe. To umieśćmy tego malucha tutaj. W zamian za uratowanie i pisklęcia, jaskółka pomoże ci w twoich przygodach. Tak, i mamy teraz... mamy teraz tę jaskółkę. No to ją wykorzystajmy do ściągnięcia tej wstążki. Okej. Okay. Mamy wstążkę. Motylka możemy spłoszyć. Coś mi się wydaje, że chyba za zastraszenie tych motyli jest jakieś osiągnięcie. Mamy jaskółkę. Dobrze, coś jeszcze tutaj możemy zobaczyć. Zamek z powitym rokiem w oddali. Nareszcie razem. Jaskółki są już razem. Dobrze. No to idziemy w stronę wieży. Tak, możemy postraszyć sobie motyle. Tak, tu mamy coś ukrytego. Drewniany zamek. Nie chciałem się wracać. Tak, tu możemy poodsłaniać te liście. Tak, tu możemy coś ruszyć jeszcze. Była rączka, myślałem, że coś możemy ruszyć. O, tu był kolejny element. To spojrzyjmy przez tą dziurę tutaj. Zaklinowany, może inny. Mamy jakąś dziurę tutaj zatkaną kamieniami. O, już widzimy, że tam jest królowa ukryta. Królowa tutaj zawieszała coś na szyi łabędzia, po czym pojawiła się zielona chmura. Okej, okay, jeżeli chcemy się czegoś od niej dowiedzieć, musimy ją jakoś przekonać, a król dał nam jej ulubione kwiaty. Okej, okay, i coś od królowej dostajemy w zamian. Mamy oprawę, oprawa łoża.
musiała być bardzo przywiązana do tego łabędzia. Tak, nic więcej już tutaj chyba nie zrobimy. Czy tutaj coś jeszcze jest? Chyba raczej nie. O, już widzimy królowę teraz, królową w innej sytuacji. Czy to pokrzywy? Coś tutaj widzimy, stara się tkać. Dobrze, to w takim razie wracamy. Myślę, że do komnaty królowej. Mamy oprawę łoża. To zajmiemy się tym od razu. Umieśćmy element na jej miejscu. No i mamy kolejną łamigłówkę. Kolory kryształów odzwierciedlają płatki kwiatów. Obróć kwiaty tak, aby każdy kryształ był w jednym kolorze. Dobrze. To się za to zabieramy od razu. O. Bardzo szybko nam poszło. I cóż my tutaj mamy? Koszulkę z pokrzyw. I coś jeszcze. Kolejna ilustracja. Co ukrywa królowa? Czemu wykreślono jednego z nich? No właśnie. I zabieramy jakiś sztylet, nóż. Dobrze. To się wracamy do sali kominkowej w takim razie. I cóż możemy zrobić? Mamy drewniany zamek. To spróbujmy go umieścić tutaj. Once upon a time there were two lands, the kingdom of eagles and the kingdom of swans. Okej, okay, musimy znaleźć interaktywne elementy, by poznać całą historię. Okej. Okay. The ruler of the Swan Kingdom became obsessed with magic. He began to use scrolls, potions and medallions filled with it. Czarna magia. Iść ze wuj. Co jeszcze możemy tutaj zrobić? One day, swaths of thorny vines and gnarled trees engulfed the land, and black clouds covered the sky. This place became forever known as the Dark Kingdom. A group of survivors managed to escape, stealing away to Eagle Castle in a fisherman's boat. The ruling family respected the old alliance with their neighbors and took the refugees in. To ensure the safety of the realm, the Eagle King's wife, the Peacock Lady, announced a new law forbidding the practice of magic. Tak, czyli jest to historia jakiegoś mrocznego królestwa. Pawia dama. Wygląda jak matka króla. Okej. Okay. I cóż ona trzyma w dłoni? Tak, zakaz używania czarnej magii. Magia to nie żart. To już widzieliśmy. Okej. I możemy przejść teraz do głównego holu. Dobrze, to tam udajemy się od razu. Tak, jesteśmy w jakimś holu. Jakieś parę przedmiotów mamy jeszcze w ekwipunku. Dobrze, ale myślę, że na dzisiaj to już wystarczy. Jak na pierwszy odcinek. Resztę zobaczymy już w następnych. Ja wam bardzo dziękuję i trzymajcie się, cześć!